Ustawienia ciała i duszy, Karolina Głogowska. Spontaniczny live o energii żeńskiej, seksualności, sensualności, bo właściwie dzisiaj z tym jestem cały dzień i w ostatnim czasie o to mnie pytacie. Pomyślałam, że kilka słów przed moim urlopem, bo znikam, nie będzie mnie do 20, które może będą istotne w tej wakacyjnej oprawie przed spotkaniami miłosnymi, ale przede wszystkim przed warsztatem w kobiecym kręgu, który planujemy z Magdaleną Pilich w Warszawie 21 do 23 lipca. To będzie oczywiście żeńska przestrzeń, warsztat z ustawieniami systemowymi dla kobiet. Grupa już się zgromadziła. Mamy 10 chętnych kobiet, które już zadeklarowały swoją obecność, także są jeszcze wolne miejsca, może nas być więcej, nie więcej niż 20, żeby mogło się wydarzyć przez 3 dni dużo dobrego, bliskiego kontaktu w żeńskości. To, co dzisiaj chcę wam opowiedzieć, za chwilkę będzie bardziej klarowne. Najpierw potrzebuję wiedzieć, że mnie dobrze słychać, czy dźwięk jest ok, czy mnie widać i słychać. To jeszcze poproszę o taką informację. Halo, halo, jest możliwy komentarz, czy mnie widać i słychać? O to poproszę. Słychać, super Madziu, dziękuję pięknie. Można udostępniać ten live'ik, bo chętnie też odpowiem na pytania. Madziu, jeżeli mnie widzisz i słyszysz, to w komentarzu możesz skopiować link do wydarzenia i naszego warszawskiego, żeby osoby oglądające mogły wiedzieć, gdzie szukać szczegółów. Zatem pomyślałam, że to, czego spodziewać się należy po takich warsztatach i dlaczego grupa żeńska, to właśnie trzeba nazwać i powiedzieć głośno. Chodzi o atmosferę bezpieczeństwa, intymności, czułości. W kobiecym kręgu jest inaczej niż gdy grupa jest mieszana. Pewna otwartość, która się pojawia w takiej czułej, delikatnej, miękkiej atmosferze, otwiera obszary, do których w obronach przed tym, co może męskie, zwłaszcza takie niezrównoważone, którego archetypowo boją się kobiety często, mogłoby się nie wydarzyć, dlatego warsztat jest dla kobiet. Madziu, dziękuję za udostępnienie linku, gdyby ktoś chciał wiedzieć, o jakich warsztatach mowa. Pomyślałam o tym, że sensualność i seksualność są często mylone z wyglądem i odbyciem się czegoś, na przykład stosunku. I o tym na pewno warto wiedzieć, że czym innym jest sam akt, a czym innym połączenie się kobiety samej w sobie ze swoimi uczuciami, ze swoimi potrzebami, pragnieniami oraz kierunkami i ruchami energii. Jeżeli uda się wejść w miękkość, to dzięki temu, że kobieta spotkała się ze swoim lękiem, ze swoim cieniem, czyli tym czymś trudnym, co projektuje na mężczyzn, na inne kobiety. To są takie niemiłe sprawy, jak to, że ktoś jest brutalny, męski, niedojrzały, przemocowy, agresywny, dziecinny, słaby, infantylny. Zatem w drodze do połączenia się z kobiecą czułością, delikatnością, trzeba popatrzeć na te różne archetypy, które wymieniłam jako negatywny ktoś inny. I podczas takich kobiecych warsztatów stwarzane są przeze mnie warunki, żeby doświadczyć tych różnych niefajnych jakości w taki subtelny sposób, ćwiczeniowy niemalże jedynie,
one są wtedy oswajane. Nazywamy to ćwiczeniami ustawieniowymi. One zachodzą w różnych formach. Czasami są to ćwiczenia na kartkach, na których piszemy jakieś słowa i patrzymy, jak się z nimi czujemy. Czasami w ćwiczeniach w parach, gdzie sobie reinscenizujemy jakieś przeszłe zdarzenia lub przeciwnie, wchodzimy w archetypy i sprawdzamy, jak się czuję jako Wenus, jak się czuję jako Atena, jako Hera, jako energia matczyna, wzorcowa, jak się czuję w energii mojej biologicznej mamy, jak się czuję w energii kochanki, jak się czuję w energii badaczki i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo rozszerzające praktyki, ponieważ nie tylko wchodzimy w to, jaki ja się w tym mam, ale też patrzymy, jak inne kobiety w tych samych energiach się czują, prezentują. Możemy o tym rozmawiać. Możemy się rozszerzać o to, co zobaczyłyśmy u koleżanki i potem poszerza się nasza umiejętność czucia o to, co zobaczone. Więc takich treningów, które w zasadzie są przyjemnym doświadczeniem, a nawet doświadczaniem, bo wcale to nie musi być dokonane, że się skończyło, tego, co nieznane, bez konieczności skakania na głęboką wodę. To jest takie kosztowanie, delikatne dotykanie różnych obszarów życia, tego, co akurat potrzeba. Moim zadaniem jako prowadzącej jest stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Jako że od kilku lat już pracuję jako ustawiacz, od trzeci rok właściwie prowadzę grupy kobiet i mężczyzn, bo też mężczyźni bywają, akurat to będzie warsztat kobiecy, to mam doświadczenie w pracy z człowiekiem. Więc ta moja wrażliwość na to, co się wydarza, pozwala kierować procesem tak, by nie doszło do eskalacji, ale jednocześnie by dotknąć prawdy, takiego poruszenia w uczuciach, które ma moc transformacji. Więc w pierwszym dniu damy dużo uwagi obszarowi bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, który kobieta musi w sobie zbudować. I to jest zawsze poruszające, ale też rozwijające intelektualnie, bo potem przychodzą różne myśli o tym, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, lub że to, co było najgorszą cechą tego i owego i tego się najbardziej bałam, że jest też we mnie i że mogę czerpać z tego, z tej jakości i mieć korzyści. Gdy poczucie bezpieczeństwa i bliskość w grupie się zawiąże, a sen, ciekawe, że burza teraz, nie wiem, czy mikrofon zbiera, usłyszałam, że grzmi. No właśnie, poczucie bezpieczeństwa i grzmi. Czy można się czuć bezpiecznie podczas burzy? To właśnie tego się będziemy uczyć, że to ja jestem bezpieczną osobą i te czynniki na zewnątrz tego pokoju we mnie nie mają burzyć, czyli te drogi znajdowania w sobie ostoi, rozwiązania, spokoju. To będzie w piątek, takim motywem przewodnim. Będzie delikatne, to nie będzie skakanie z mostu, tylko dotykanie uczuciem i refleksją tych obszarów poprzez pracę w kręgu. I słowo praca znowu kojarzyć się może z ciężarem. Jest to rodzaj pracy, który nie jest ciężki. Daje dużo radości, satysfakcji. Jest to przyjemna forma bycia ze sobą i dotykania ważnych dla kobiet tematów. W drugim dniu będziemy patrzeć na archetypy kobiece, również na archetyp tej złej kobiety, że to zła kobieta była,
na sens kobiecości. W wielu ćwiczeniach spróbujemy siebie w tym wszystkim, czego nie było wolno. Zobaczymy też siebie w zwierciadłach innych kobiet, jak one nas w tym widzą. Czyli gdy myślę, że jestem okropna albo piękna, to jak to wygląda z boku? A jak to samo wygląda z boku, gdy w ogóle nie myślę o tym, że ktoś patrzy, tylko cała w tym jestem zanurzona. Będziemy oswajać różne poglądy na temat kobiet i wychodzić z roli. Po to wejdziemy w różne role, by wreszcie wyjść z ról i stanąć na własnych nogach. To będzie w drugim dniu, szczególnie drugi dzień będzie bogaty w ustawienia własne. Trzeciego dnia będziemy się delektować tym, co po kolejnej transformującej nocy, bo sen jest wielkim uzdrowicielem, wybrzmiewa i te ożywione jakości będziemy celebrować. I to też jest umiejętność, której można się nauczyć, można nabyć zdolności czerpania z kobiecości. Czyli tam, gdzie było niebezpiecznie w piątek 21, poprzez wypróbowanie różnych kobiecych jakości w sobotę, w niedzielę, każda stanie w swoim do celebracji kobiecości po swojemu. Będziemy ożywiać w nas uczucia, będziemy medytować, będziemy się wymieniać doświadczeniem. Cześć Agnieszka, dzień dobry. Ja jestem tutaj z takim spontanicznym live'em. Jeszcze kilka minutek opowiadam o warsztacie warszawskim Przyjęcie Kobiecości. Ale z powodu, że dołączyłaś, to już mam nową myśl. Dlaczego zatytułowałam to, że kobiecość rozkwita wśród kobiet? Bo często nam się wydaje, że potrzeba mi mężczyzny, przy którym stanę się kobietą. A wprawdzie jest tak, że wśród kobiet uczy się kobiecości. Czerpię ten przykład archetypowo i prawidłowo powinno być od mamy, że mamie pięknie było w kobiecym i ja się cieszę na to, że we mnie się to rozwija. A że historie nasze różne i mamą często było ciężko, były same, zapracowane, często w męskich rolach od kilku pokoleń, to musimy się tego uczyć, a przynajmniej mamy możliwość w innych relacjach z kobietami, które już są tam, gdzie nasze serce dawno chce być. Wiąże się to oczywiście z umiejętnością płakania. Mówi się, że po kobiecemu coś przeżyć, to opłakać i to będziemy niekoniecznie płacząc, ale często się tak wydarza, że również płacząc ożywiać w sobie. Łzy po czymś otwierają na łzy radości i szczęścia, które mogą przyjść wraz z miłością od mężczyzny, którą kobieta stojąca w żeńskości może przyjąć. Dzisiaj nagrywałam kolejny moduł kursu, który nazwałam kurs wideo i akurat ciekawie się złożyło, że temat, który opracowywałam na dziś, to była seksualność w ustawieniach systemowych, oswojenie natury. I po takich kilku godzinach nagrań poczułam, że trzeba zrobić live na ten temat, bo ja mogę gadać, ja mogę opowiadać na live'ach, na kursach, ale tego trzeba doświadczyć, tej sensualności, własnej natury, bliskości i tego, że kobiecość nie jest zagrożeniem, że jest opcja, w której służy mi to, że jestem kobietą i że istnieje męskość, męskie, które mi służy. Ale najpierw tu się trzeba osadzić w tym kobiecym rdzeniu, kobiecej mocy.